Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj razem z Evergesem. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy Was na kolejne wyścigi ze Park Farm. Ale dobra, zanim kierowcy ruszą, to jeszcze muszą się światła zgasić i to się właśnie w tym momencie, proszę Państwa, dzieje. Dobry start Ocima, z tego co widzę, Dunsior również całkiem dobrze, Voseba również całkiem w porządku, z tyłu widzę, że kontakt był delikatny między chyba Paprykiem i Narwotelem. No Papryk. Właśnie, to był Papryk. Tam Papryk chyba miał kontakt z kierowcą Racing Point, tak mi się też wydaje, z Dunsiorem być może, a nie z Narwotelem. I czy tutaj dobrze je te oponki odpowiednio? Wracamy już do wszystkich grafik. No i co? Ciekawe. Oj, Dunsior uderzył teraz w Mięciela, tak. Jest bez kłopki. No i proszę bardzo, ma karę jeszcze. No i nam się zagapił troszeczkę. Mięciel tutaj to w miarę dobrze rozegrał. Dunsior się troszeczkę tutaj zagapił. A z tyłu zobaczmy już. Ocim chciał go zaatakować z tyłu. Ziemia walczy z Narwotelem. Te trzy. I wyprzedza, wyprzedza. Ale zobacz, co robi ten Dunsior. Dunsior nie przejmuje się, że nie ma lotki, po prostu chce zaatakować Mięciela. Bardzo dobrze. Teraz słabe wyjście Ocima i Narwotel. Tam z przodu Dunsior atakuje Mięciela. Niestety chyba mu się to nie uda, chociaż lepsze wyjście. Popatrzmy do zakrętu numer 16. 17, no żółta flaga. Oj, Jezus Maria, cztery kierowców, FPL. Stops.
Nie mam przynajmniej neutralizacji. Oj, teraz Queer. Ouu, i mamy safety car jednak. Mamy safety cara jednak. No i Ziemia teraz wykorzystuje błąd McLeana. McLean zostawia mnóstwo miejsca od zewnętrznej. Przepiękny atak kierowcy Ferrari. Pawlito. Jest to wyprzedzenie. Patrz na Pawlito teraz. Na trzeciego. Chociaż McLean teraz się tuneluje. Czy będzie atak Pawlito? Nie będzie ataku Pawlito. Ziemia zablokował linię jazdy McLeana. Oj, teraz Duisior znikąd na Guardiana atakuje go po zewnętrznej i to jest fenomenalne wyprzedzenie. Teraz Duisior jeszcze na Pawlito. Ajajaj. Chce szybko nadrabiać te pozycje, które stracił. Wiesz, tak mi się coś zdaje. Popatrz, Pawlito z dużym błędem i od zewnętrznej Duisior. Ojoj. Bardzo niekonwencjonalne miejsce. No jest. Ale to zrobił tutaj, jak tu jest ciasno przecież. Szef, szef. Po prostu szef jest Duisior. Pięknie, to naprawdę, naprawdę bardzo odważny manewr. Mega dużo trzeba tutaj, że tak powiem, jaj, żeby to zrobić w takim miejscu, serio. Jeśli byłoby jakieś głosowanie, nie wiem, na wyprzedzenie sezonu albo restart sezonu, no to ja już mam dwa murowane piki dla siebie. Grand Prix Singapuru to jest wow. Manewr sezonu, no dokładnie, Chicken. Dla mnie to jest manewr sezonu. Co zrobił Duisior? No najpierw pojawił się jak znikąd Kubica na batonie w Walencji. A potem jeszcze wyprzedził nam Pawlito pięknie po zewnętrznej, w sekcji, w której teoretycznie nie powinno się nawet próbować. Duisior, czy wykorzysta teraz swoją prędkość? Chyba tak. Chociaż O'Neill próbuje zostawiać miejsce, jest czysto, czy O'Neill się wybroni, czy Duisior mu zostawi miejsce? Zostawia miejsce, ale Duisior go wyprzedza. Pytanie, czy Duisior ma kary, bo tego nie pamiętam. Wiem, że Ziemia i Oci mają dwa ostrzeżenia, ale czy ma karę Duisior? Już ci mówię, Duisior ma tą 5-sekundówkę, którą pewnie odstał, no i ma 3 sekundy. Okej, okay, czyli to i tak niedobrze dla niego, więc tutaj jeszcze może Narwotel go przeskoczyć. A nie, Narwotel też ma 3 sekundy, na okrążeniu 21 zdobyte. A to lipa w takim razie. Czyli walczą ze sobą. Więc raczej tutaj mi się wydaje, że pozycja piąta dla Mr. O'Neilla będzie zaliczona. Brawo za te fajerwerki dla Ochima, naprawdę wielkie brawa. Ziemia będzie drugi. Duisior będzie trzeci. Czwarty będzie Narwotel. Trzeci Narwotel nie, jednak! Nie, trzeci Narwotel! A jednak! Miał mniej kary! Kary!